Witam. Czasu się uzupełnić akwarium o kolejne rybki. Tym razem będzie to Aspidora, Spolecilus. Rybki, które nabyłem już jakiś czas temu, no blisko pół roku, albo i ponad pół roku temu. I do tej pory przebywały w mojej kostce 40x40x40, gdzie spokojnie sobie żyły, dorosły, wielokrotnie też składały ikrę. O, no, z tej ikry nigdy nic nie wyszło. Ja je też nigdy też nie, nie odkładałem, bo nie potrzebowałem. Rybek tych zakupiłem około chyba 10 sztuk. Do dzisiaj przetrwało mi chyba 9. Dwie z nich już jakiś czas temu wpuściłem do akwarium, a dzisiaj czas jest, żeby wpuścić całą resztę. Razem z nimi jest jeden ze zbrojników Wabenmuster. Pierwotnie miałem trzy, to już opowiadałem w poprzednim odcinku. Przetrwał mi tylko ten jeden. ulus już duży na tyle, że już wiem, że to raczej na pewno jest samica, bo. Samiec miałby już charakterystyczne wąsy dla tego gatunku. Wracając do kierysków. oczywiście trafiło to wszystko do słoika na klimatyzację. Podobnie jak wcześniej, to po prostu strzykawką wyciągałem wodę i wlewałem z powrotem wodę z akwarium. Kieliski te niesamowicie są ruchliwe. Polecam je, słuchajcie, wszystkim. Którzy mają przede wszystkim piasek. Są niewielkie, mają około 2-3 cm. Samice są większe od samców w ogóle na temat tych kielisków jest niewiele informacji i są dosyć rzadkie. Ja jakie zobaczyłem, to od razu mi się spodobały, zwłaszcza ich ruchliwość, bo ja je nazywam kieliski z ADHD, bo po prostu nie mogą uleżeć nawet chwili w miejscu tak jak widzicie na tych nagraniach, cały czas się ruszają, cały czas leją w tym piasku, cały czas gdzieś tam grzebią. Na takim drobnym piasku, jak u mnie, to mają swój raj. Naprawdę fajnie widać, jak bardzo, bardzo głęboko potrafią wbić sobie te pyski, praktycznie całą głowę czasami i fajnie to wygląda. Głównym celem tych kierysków w moim akwarium jest oczywiście czyszczenie dna, usuwanie wszystkiego tego, co tam na te dno Spadnie, a że rybek jest dużo, może nie są największe, ale jest ich bardzo dużo, to na te dno spada całkiem sporo. Dużo też spada pożywienia. Większość pożywienia, jakim karmię, to są jakieś tam granulaty, i zazwyczaj te neonki, które tutaj pływają, rzadko kiedy po te granulaty się schylają i rzadko kiedy pobierają jakiekolwiek w ogóle pożywienie. Jak już spadnie na dno, dopóki pływa, jak najbardziej się po nie pofatygują, po jak tonie. No to rzucają się jak głupie, ale już wszystko to, co spadnie na dno, to już praktycznie jest pomijane. Słuchajcie, głównym zadaniem tych kielisków w tym akwarium jest cały czas ruszanie tego dna. Jak możecie to zauważyć, jest całkiem sporo tych odpadów. Ja się nie spodziewałem, że aż tyle będzie. W sumie jest to pierwsze moje akwarium na piasku, więc troszeczkę muszę, muszę, że tak powiem, się do tego przyzwyczaić. Kościadzie, te kielski niesamowicie w tym dnie mieszają, przerzucają to wszystko, te wszystkie ochody, odchody, resztki pożywienia. I to wszystko oczywiście trafia do toni wodnej. I ja już wiem, że kryształowej wody tutaj nigdy mieć nie będę. Ale ten klimat tego akwarium, takiego lekko zamulonego, lekko przyciemionego, jak najbardziej pasuje do powiedzmy nie chcę tu używać słowa biotopu ale do tego charakteru zbiornika. Wszystko to, co kieliski podniosą, trafi do toni wodnej. Następnie, słuchajcie, kieruje się tam za te kołki. Tam jest ukryty zasys do, do, do filtra. Tam jest ta komora filtracyjna. I jak widzicie, wszystko to, co wpływa, bardzo ładnie tam trafia. W zasadzie od pierwszych chwil, kiedy te kieliski zostały wpuszczone, no, to ryją tak mocno w dnie, że, że od razu było widać, jak to wszystko się unosi. I taki był cel, ponieważ zasys do filtra nie jest gdzieś na dole, tylko jest właśnie na samej górze, więc nie jest w stanie zastać tego, co spadnie na dno. Wszystko musi po prostu tam wpłynąć. Wpływa też trochę i pożywienia, jak widać. Wata filtracyjna, która znajduje się tutaj na samej górze, jest dosyć mocno zamulona. Także bardzo ładnie wszystko wyłapuje. Są tutaj trzy warstwy takiej waty. To jest dokładnie ta sama wata, której używam w filtracji w 720 do mechaniki. Kieliski jak najbardziej wszystkim polecam. Aspidoras poecilus to jest ich dokładna nazwa. Polskiej nazwy chyba, chyba nie mają. Przynajmniej ja nie znalazłem niczego co by można było podać jako polską nazwę. Jak widzicie po kieliskach nie są one jakoś wybitnie kolorowe. Nie mają jakichś niewyjaśnionych wzorów. Raczej są w takich barwach bardzo mocno maskujących więc do tego klimatu jak najbardziej pasują taki piasek właśnie z takimi zanieczyszczeniami idealnie się w tym maskują. Kiliski są niesamowicie ruchliwe. Nie mogą usiedzieć, nie ma takiej chwili, żeby któryś gdzieś tam w piasku nie rył i jak tutaj widzicie całkiem dobrze im idzie w piasku. To jest ich po prostu ulubione zajęcie i jak widać bardzo dobrze się tutaj czują. Mam nadzieję, że wyczyszczą mi całe te dno, chociaż nie jest to najłatwiej, bo te takie drobne części oczywiście trafiają do toni i są wyłapywane. Powiem szczerze, że praktycznie co 3 dni, chyba, tą włókninę tam muszę pukać tyle tego tam trafia. I już się nauczyłem, kiedy mniej więcej ta włóknina jest zapchana bo widać, słuchajcie, jak spada przepływ wody w hydroponice i to jest nawet widoczne. Zdziwiłem się, że tak szybko, ale też tutaj na początku. Jak one zostały wpuszczone, no to bardzo dużo tego było. Były też już takie bardzo mocno zarośnięte kępy gdzieś tam zanieczyszczeń, gdzie naprawdę ciężko było im rozbić. A się zdziwiłem, że w dwa tygodnie czy trzy tam się aż coś takiego utworzyło. W każdym razie zobaczcie, co robi ten kielisek. Jak nie da rady rozbić głową, to robi to ogonem. Niesamowite są. Ruszają się cały czas. Nie ustoją, nie uleżą. Pływają cały czas góra-dół po szybie, jak nie ryją w piasku, to słuchajcie, zbijają się w grupy i zasuwają wzdłuż szyby góra-dół. Ich ulubionym miejscem jest szyba po prawej stronie. Tam wpada dosyć mocne światło i tak widać, jakby one chciały tańczyć w tym świetle. Światło oczywiście z szafy obok, tak? I one cały czas tam pływają. Powiem Wam, że już złożyły też ikrę. Film jest nagrywany kilka dni po tym, jak zostały wpuszczone, a ja już tam zauważyłem pierwsze jajeczka, które co dziwo przetrwały. Nie zostały zjedzone, ale się zepsuły, bo akurat zostały złożone tam tej szybie po prawej stronie, a tam ten prąd wody jest najsłabszy. Podsumowując, wszystkim polecam te właśnie kiedyski. Słuchajcie, ja w opisie wkleję link do kolegi. Od którego je kupiłem, od Piotra, i tam jest taka zakładka też w moich playlistach, gdzie, gdzie pokazywałem wam, jakie rybki od niego można nabyć. Co prawda, dawno już tam nie byłem i, i, i ostatnio coś, coś narzekał na, na brak pożywienia, narzekał też na temperatury i nie ma wszystkich tych rybek, które były kiedyś pokazane, ale jak najbardziej wiele gatunków też sprzedaje, także, że tak powiem, siła reklamy. Ja zawsze wspieram, słuchajcie, lokalnych hodowców, jak tylko mogę, staram się do nich pojechać i u nich coś kupić. I nieważne, że mają drożej niż w niektórych sklepach słuchajcie, ryba od hodowcy zawsze jest dużo więcej warta niż ryba kupiona ze sklepu. Przede wszystkim można też porozmawiać na temat warunków, jakie jakich zostały odchowane w jakich się rozmnażają. Serdecznie polecam. I to by było już dzisiaj na tyle. Ja zostawiam Was jeszcze na chwilę z Kiryskami i z moim niezwykle zamulonym dnem, z którym mam nadzieję, że Kiryski za jakiś czas oczyszczą, chociaż już wiem, że będę musiał im chyba co jakiś czas pomóc, jakimś odmulaczem. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.